Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie www.lekarzdoktor.pl. Kiedy dzisiaj w nocy obudziłem się po raz kolejny z okropnym bólem głowy, wiedziałem już, jaki będzie temat mojego niedzielnego, porannego wideo. A mianowicie, co mi konkretnie pomaga, a co nie. No niestety są to wyłącznie środki farmakologiczne, dostępne tylko w aptece i jedynie na receptę. Tak więc, chcesz czy nie chcesz, będziesz musiał pójść do swojego lekarza, aby sprawdził, czy ewentualnie są właściwe dla Ciebie. To, co mi pomaga, może nie pomóc Tobie, no i odwrotnie. Jak każde leki, mają bowiem długą listę przeciwwskazań i moje wideo w żaden sposób nie zastąpi Ci wizyty u lekarza, no najlepiej neurologa, za pół roku na Narodowy Fundusz. Z bólami głowy zetknąłem się jeszcze w dzieciństwie. Wtedy w zasadzie to dotyczyło mojej matki, która wysyłała mnie do kiosku po tabletki z krzyżykiem. Jadła je w sumie całymi garściami, niewiele jej pomagały. Natomiast babcia, która mieszkała z nami, mówiła, że to choroba błękitnej krwi. Aczkolwiek cała rodzina ma wiejskie korzenie, ale kto tam, jakby to powiedzieć, wie, co tam wcześniej wyprawiał miejscowy hrabia. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, pierwsze moje bóle głowy pojawiły się gdzieś w okresie dojrzewania. Później czasem wiązały się z nadużyciem alkoholu czy zmianą pogody, ale najczęściej bywały bez żadnej przyczyny. Mam dwa podstawowe rodzaje bólów głowy. Typowe migrenowe i wtedy potworne bóle prawego oczodołu po prostu z wypychaniem oka, występujące nagle, bez uchwytnej przyczyny, oraz bóle typu Hortona z zawieniem lewego oka, silnym bólem lewej skroni i rozciągające się aż do szyi. No, te drugie mam znacznie częściej, szczególnie podczas stresu, zmiany pogody, tak jak dzisiaj, na taką barową, lub po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu, szczególnie w postaci różnorakich drinków. Im bardziej pomieszane, tym gorzej. Natomiast jak dla towarzystwa zapalam papierosa, to po prostu na drugi dzień można powiedzieć, że umarłem w butach. Muszę powiedzieć, że napad się już rozwinie, to zwykłe leki przeciwbólowe nic mi po prostu nie pomagają. Spożycie ich w większej ilości, na przykład starym, pogotowianym sposobem wypicie dużej ampułki piralginy, powodowało tylko roztrój żołądka, a ból głowy w ogóle nie mijał. Także w trakcie napadu takie leczenie już jest dla mnie bez sensu. Oczywiście pewnym ratunkiem była dla mnie szeroko pojęta profilaktyka, prawda? Czyli dwie tabletki jakiegoś środka przeciwbólowego, ale przed imprezą. No, za czasów studenckich pamiętam, że był dostępny jedynie przysłowiowy Alka-Prim. Natomiast już jako młody lekarz w pogotowiu często jeździłem do migren. Było to najbardziej denerwujące, szczególnie w nocy, kiedy tam pani sobie wzywała z powodu kilka dni trwającej migreny pogotowie, no ale choroba nie wybiera. I wtedy na początku lat, w sumie końcem lat 80. ubiegłego stulecia, jedynym sposobem była ampułka pyralginy domięśniowo lub dożylnie. No, część osób była jednak na nią uczulona, no, ale w moim przypadku, mając w składzie personelu medycznego na mojej izbie chorych pielęgniarkę, często ratowała mnie dożylnym zastrzykiem podczas moich silnych bólów głowy. No, przełom nastąpił gdzieś w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, gdy wprowadzono lek sumatryptan. Był to pierwszy oryginalny preparat w formie tabletki, który przerywał moje bóle, zarówno te migrenówki, jak i mojego ukochanego Hortona. Natomiast wtedy jedynym problemem była cena. No ale jako lekarz miałem dostęp do tak zwanych zielonych recept i dla mnie było to, znaczy w sumie nie było to dla mnie problemem. Natomiast gdzieś końcem lat 90. przy reformie na NFZ, na kasę chorych, zlikwidowano z radością zielone recepty, a przypuszczam, że głowy jak ludzi bolały, tak bolą do dzisiaj. No, teraz nawet jest więcej przyczyn. Powróciłem do starej, sprawdzonej pyralginy, a kiedy bóle głowy złapały mnie w domu,
To zastrzyki robiła moja matka, oczywiście zastrzyki domięśniowe. Jako jedyna w domu umiała robić te zastrzyki, bo nauczyła się dla ojca, któremu wstrzykiwała do końca jego życia insulinę z powodu cukrzycy. No, zastrzyki domięśniowe, jak się przekonałem dzisiaj w nocy, nie są aż tak bardzo skuteczne, ale można by powiedzieć, lepszy rydz niż nic. No, na szczęście dla mnie jakaś czeska firma zrobiła preparat generyczny pod nazwą Cini. Przynajmniej na mnie działający równie skutecznie jak droższe odpowiedniki. No, wychodzi 16 zł za tabletkę. Papierosy kosztują 11 zł, tak więc czy to jest dużo, czy mało, no, decyzję pozostawiam w sumie kupującemu, prawda? No ale cokolwiek bym złego o tym leku nie powiedział i ocenię, przynajmniej ból głowy mam z głowy. No i jak już wspomniałem, to, że po tych lekach, czy po tym Cini, ten ból głowy mi ustępuje, nie oznacza to, że to pomoże również Tobie. Zawsze warto przeczytać ulotkę. W ulotce są wymienione wszystkie różnorakie przeciwwskazania, prawda? Natomiast gdy zauważymy objawy jakieś uboczne, to ten lek, czy jakikolwiek inny lek, lepiej odstawić. Na sam koniec, jeżeli masz jakieś swoje inne, lepsze sposoby na migrenowe bóle głowy, to zapraszam tam na komentarze na YouTube poniżej lub do mojego bloga lekarzdoktor.pl. No, muszę powiedzieć, że jest to naprawdę problem. Z mojego doświadczenia wynika takiego lekarskiego, że jest to problem szczególnie u pań. No, ale panowie też mają tutaj sporo do powiedzenia w tym temacie. Być może znacie jakieś inne niefarmakologiczne, jakieś domowe sposoby leczenia. No, wszystkie porady na ten temat, na temat leczenia migreny, na temat leczenia bólów głowy, migrenowych bólów głowy, są naprawdę mile widziane. Także jeszcze raz zapraszam na mojego bloga lekarzdoktor.pl, zapraszam do komentarzy na kanał YouTube, nawet chętnie w formie odpowiedzi wideo. Dziękuję bardzo, mówił Wasz Darek Kraśnicki.